Wszystkim ludzie, witam was na takim mainstreamie z gry Prince of Persia, Piaski Czasu. Jest z nami Adam, ale niestety nie może się odzywać z różnych przyczyn. Nie będę jakoś specjalnie zaczynał gry od początku, ani nic, to jest moja gra. Po prostu chciałem przejść, a Adam chciał zobaczyć jak mi idzie. 21% już godzina, 25 gram. Spróbujmy pójść dalej. Kurde, jak ja mam mało życia. Adam za chwilę potwierdzi, czy widać stream, czy nie. Mam nadzieję, że go widać. Może też Adam powiedzieć, czy dobrze wygląda i w ogóle. A, to stąd przyszedłem, okej. Chyba wiem, gdzie trzeba pójść. Adam, bo ja nie wiem, co piszesz na Discordzie i nie mogę za bardzo wyjść. Będziesz musiał pisać na moim czacie na Discordzie. Znaczy na streamie. A widzę, że na razie cię nie ma. Dobrze jest? Czemu, Adam, jesteś ze dwóch znowu? Akurat jak zacząłem grać. Mam nadzieję, że przyjdziesz za chwilę. I że nie zostawisz mnie tak po prostu. Jest i woda nasza, pozdrawiająca. Pi, 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 pi. Gul, gul. No jeszcze, jeszcze. Dobrze. Nasz chłopek się napił, więc możemy iść dalej. Tylko pytanie, czy tam na górę? Te chusty mi się kojarzą z takim fajnym pokojem, co zwiększa życie. Więc sobie tam pójdziemy. No, to najpewniej to miejsce jest. Słyszysz, to jest już trzeci raz po 21% gry, kiedy przychodzę w to miejsce. Nie wiem, czy pominąłem jakieś takie miejsce, raz czy dwa, ale nieważne. Cóż, więcej życia się przyda. Bo tak zauważyłem, że to źródełko zwiększa nasze życie. I nawet spoko. Trochę mi te głosy przypominają taką jedną grę, w której były takie... ludzie się posługiwali takim językiem, który nie był z niczym związany. Chodzi oczywiście o braci. Ale tutaj na szczęście tak normalnie posługują się angielskim. Chyba że ktoś ma spolszczenie albo grę po polsku. A, zamknięte, czyli trzeba sobie otworzyć. No fajnie. Opa, nie. Aha, no dobra. Cofniemy się w czasie. Szybko, 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 szybko. Dobrze. I co teraz? Tamtędy? O, siema Kupito. Otworzy ci. Idziemy dalej. Maybe to you. No, przycisk.
Dzięki, ci Kubito. What is this place? We'll need to find a way down to the bottom. Kolejny pokój, gdzie trzeba dużo jumpać. Chyba tędy trzeba pójść. Ojej! Jak dobrze, że to w porę zauważyłem, że to tak można. Bo jeszcze trochę by mnie to przyciechało. O, dziękuję ci, Kobito. Tylko jak ja tam się teraz przedostanę? No dawaj. Dobrze, udało się. Uff. Tak sądzę, że teraz powinniśmy tędy przejść. Zop się tego jeszcze, hej. Ukradłeś czekoladę, Adam? To strasznie nieładnie. Ej, co jest grane? Ja tu powinienem przejść? Co kurde? Aha, za tą babką muszę iść. Tak mi się wydaje. No tak, bo teraz jak sobie odblokowałem tam przejście, to mogę tędy przejść. No permanent damage, thank you. Tu to samo? Nie. Spoko, na luzaku to przychodzę. O rany. O ja pierniczę. I to trzeba będzie tak powoli się przesuwać. W ogóle, Adam, powiedz mi, jak to wygląda. Z tym, że tu umieściłem to samo okno, tylko przybliżone trochę. To są, Adam, kurde, mechanizmy Prince of Persia. No to fajnie. Ja sobie pewnie dopiero potem zobaczę, jak to wygląda naprawdę. Puśćcie tego. Możemy sobie pobiec po ścianie, mimo tego, że. No właśnie. Nic nam co nie dało, tak naprawdę. Też ma ten ból, Adam. Ja mam z Mercy jeszcze całe przed sobą i 3 czekolady aż. Ups. Stay there. Walka. Chciałbym gdzieś się przemieścić. Okej, dobra. Kiedy już ogarniam tą walkę, to tak prosto idzie. Nawet fajnie. Tylko cię ruchy. Koniec? Koniec chyba. A nie, jeszcze nie. Uf.
O, spokojnie. Koniec? W końcu, tak, bo nie mogę się już ruszyć. Walka skończona. O, zapis jest. Skorzystam, ale tam jest jeszcze coś, co mnie interesuje bardzo. Dziękuję. Jak tam się dostać? To jest dobre pytanie. Jakaś dziwna skrzynka. Zobaczmy. Silne, kurde. Aha, okej, chyba wiem, co trzeba zrobić. Albo i nie wiem. No, trzeba na te przyciski chyba. Tylko zanim to, ten drugi, lepiej się tam chętnie dostał i sobie zapisał grę. Tak, tu jest ta skrzynka. I hops. Kurde, no, po co? Chyba nie może. Chyba nie można, no. Niestety. Miejmy nadzieję, że to się podniesie tak troszeczkę. A nie o całość. Żebym mógł się na to wspiąć. I co, Adam, myślisz o tej części Prince of Persia? Dobra. Może najpierw zapiszę grę. Nie zagrasz, Adam? Za trudne. O, Prince of Persia to jest wymagająca gra. Nieźle. Tak naprawdę teraz będę chyba grał aż do 24. Bo nie mam nic innego do gry. Draxona nie ma. Taka sytuacja. Więc mam nadzieję, że będziesz ze mną długo siedział. Co nie, Adam? Będziesz ze mną siedział do samego końca? Dzisiaj jeszcze raczej tej gry nie przejdę, ale... Miło by było. Gdzieś tu było źródełko, dobra jest. Ej, to się zamknęło. Kurde. To trzeba na szybkość. To dzięki, Adam. Jesteś super kolega. Nie to, co taki jeden... Nie, nie chciałem. Nie to, co taki jeden kolega, który... Kurde. Dawałem mu tyle rzeczy w grze. Tyle rzeczy mu dawałem, które miały równowartość naprawdę sporą, pewnie nawet z 50 zł. A ten typ nie chciał mi się w ogóle zwrócić. I kiedy przestawał grać, totalnie mnie olał. To, co miał najbardziej wartościowe, sprzedał jakiemuś innemu typowi za skiny w CS-ie. I w ten sposób jeden z lepszych kolegów mnie opierdolił naprawdę na dużo, dużo pieniędzy. Przepraszam, że przykląłem. Oraz no, będę musiał chyba dać adnotację o tym. O, światełko. Muszę tam pójść. Powiem szczerze, że gdyby ta kamera tak nie pokazała, to nie wiem, czy bym tam poszedł. To znaczy, to wydaje dźwięk z siebie, nie? Tak, czyli po dźwięku bym tu jednak poszedł, mimo wszystko. No, trochę Adam.
O rety, ile ziomów. Odrexon, przyszedłeś. Wiesz, że streamuję teraz? Nie wydaje mi się, że on jest Odrexonem. Wynikus? No, nie wydaje mi się. Adam, ty możesz gadać? Wydaje mi się. Ej, kto ty jesteś, bo teraz naprawdę nie wiem. Pomyśl. Adam, to ty. Brawo. Ej, te kilka kroków to było całe 4% gry. Wow. Jak mogłeś mnie kurwa nie rozpoznać, wytłumacz mi to halo. Dawno cię nie słyszałem. W ogóle w Titanfallu nawet trochę inaczej brzmiałeś. Bo ja wszędzie inaczej brzmię, a teraz chory jestem. Aha. No ej, gra mi się zapisała, więc chyba mogę iść dalej po prostu. Nie wydaje mi się. Musisz tam zostać. Prawie spadł. Co w ogóle myślisz o tej grze Prince of Persia? A, nie wiem, znaczy co myślę? Zainstaluję sobie. Jak będzie mi sprawiać trudność w pierwszych 3 minutach gry, to ją odinstaluję. Spróbuj przejść do bossa chociaż. To i do ostatniego, tak? Co? Nie, do pierwszego. Do pierwszego. Tego z czym ja się męczyłem. Nie no, dzisiaj przyszedłem Titanfalla, muszę go dodać do listy. Przejśnięty. A? No to nie, ładnie, ładnie. Na konsoli przejść. Ej, jak mam to niby zabić? Ej, to ta kobieta musi to zabijać. Nie wiem, u mnie skaczesz na palmie na takie coś na razie. Ja tego nie dam rady zabić. Pierniczy się. Chyba, że to wyląduje, no nie wiem. Dobra, walić to, niech ta kobieta się tym zajmie. O panie, zajmę, mam skrzynią zrobić. Ej, serio, zajmę, mam skrzynią zrobić. Nie mogę jej wydostać z... A może coś ten? Nie no... Nie wiem. Dobra, nie mam pojęcia. Zobaczmy, co jest dalej. To słabo. Nie wiem, co jest dalej. Tu coś się dziwnie powinno wyzuwać chyba. Aha, bo trzeba było zabić wszystkie kruki. Nie wydaje mi się. No właśnie chyba tak, bo się gra poruszała do przodu tak trochę. Ostatnio to jest moje ulubione ten... Jak to? Wyrażenie. Nie wydaje mi się. I teraz ta kobieta się poślizgnie po tym. No dobra. Znikła w czeluściach dziury. I co teraz? Otworzy mi tutaj, czy co? A może drabina się wysunie? O, otworzyła mi przejście. Dobra. The fabled menagerie of Azad, the Sultan's pride and joy. It had been one of the wonders of the world. As a child I had dreamed of it and longed to see. Ale Saints Row Get Out of Hell jest bardzo fajną grą. It was a place of terror. An abandoned ruin laid waste by the sands of time. Here I am. Hmm.
jeśli do 10 nie będzie FODA, możemy robić live'a z GTA-sa. No. To jest Prince of Persia The Sands of Time, tak? Tak. Pierwsza część od Ubisoftu. Ale reszta chyba też była od Ubisoftu. Pierwsze trzy... nie. To znaczy wersja, słuchaj, teraz trochę pogadankowo będzie. Pierwsza gra, no to była teraz 1989. To on stworzył jakiś koleś na orn.eu, czyli agrn. No, orn.eu się mówi. No, coś tam. Tam jest filmik dotyczący twórcy pierwszej gry. Potem był Prince of Persia The Forgotten Sands chyba. 3 lata później. I 4 lata później, tak mi się wydaje, było Prince of Persia 3D. Chyba też wykonana przez to samo studio. A potem od 2003 Ubisoft chyba wykupiło markę, no i tworzy gry. No, to nie wiedziałem. Na PC wyszło chyba 5 gier. A reszta na jakieś PSP, PlayStation i inne Nintendo. Tutaj chyba? Kurde, tak. Do góry! Czyli jak przyszedłem tutaj tam z Fola, to mam do przejścia 3-4. Sprawdźmy. Nie trafiłem na drabinkę. Halo. No drabinka! Ja pierdzielę. No chyba nie. Ja tu już byłem. Holender. Burnout Paradise ogólnie. I co, mówię, że dzisiaj nie... Czemu ci się nie spodobał Rayman Origins? Nie wiem, taki dla dzieci trochę. Ja to tak średnio przepadam za takimi grami dla dzieci. Wolałbym przejść już Shantae The Half Guinea Hero, czy coś takiego. To jest chyba fajna platformówka całkiem. Shantae? Nie kojarzę. Bo to jest dosyć nowa gra, ona kosztuje 17 euro chyba. Wohoho. No halo. Platformówka. Ale była w ten, tam... jak to się nazywa? W tym takim spisie gier, co tam się robi. O, kolekcja chyba? Nie. Kolejka, właśnie. Kolejka. W kolejce to było, ta gra. A gdzie ja mam kurde teraz przejść? Ja po ścianie? Tak. Fajna szklarnia w ogóle. I przyszedłem na szklarnię. O Boże, w ogóle będę miał Uncharted niedługo, ale fajnie. Polecam to na świecie. A gdzie mam tutaj niby przejść? Nie wiem. Sprawdźmy, ile kosztuje Saints Row tutaj? No, nie pierdziela. Miałem się tutaj dostać, ale kompletnie nie wiem gdzieś dalej. Co? Że ja mam tutaj nie przejść? Nie. Dobra, nie wiem. Wow, Mister Żardzie będzie wiedzieć. Ostatnia szansa. Nie, potem będę musiał wczytywać grę. Kurno, no nie wiem, no.
nie wiem. Nie mam pojęcia. No, no, no. That didn't happen. Ja pitole, tutaj jestem. Ja pierniczę. No ale no, nie wiedziałem gdzie tam dalej pójść, no. A co gra ta interesuje? Nic. Snappa od Venikusa, sprawdźmy to. Mam. Czemu ona tak wolno strzela, no? O, co się stało się? Ej! Co jest? Help me! Kurna, no ja pierdzielę, no. The game ended unexpectedly. Ja pierniczę. What? Nie no, tego się to nie spodziewałem. Kompletnie. No to dosyć ciekawy błąd. Ciekawy błąd mówisz? Błąd, no. No cóż, 28% gdy za mną, no. Aha, fajnie, jestem w tym miejscu, ale zarąbiście. I don't think they did survive. Z tym psakom ja nic nie mogę zrobić. Tylko ta dziewczyna głupia może. Mówisz dziewczyna głupia. A te ptaki mnie dźgają cały czas. No co, fajnie się tam bawisz. No co ty narzekasz? Ja chcę tylko, żeby ona zabiła w końcu, żebym mógł już tam dalej pójść. Tylko co potem? Ja wciąż nie wiem, gdzie tam dalej pójść. Co ty robisz w ogóle? Sprawdźmy to. O, stream się zaczął, super. Czekaj, walczysz z jakimś ptokiem. Czyli nawet streamu nie oglądasz, to po co ja go robię? No bo patrzę.
Co to za ptok w ogóle? Halo? Nie wiem, jakiś kruk. Pokaż mi kobieto, gdzie pójść, kurde. No dobra, tędy. Może muszę shake sobie zrobić dziś. O kurde. As a child I had dreamed of it and longed to see it with my own eyes. Now it was a place of terror. An abandoned ruin laid waste. A gdzie dalej, no? Ja pierdzielę. God damn it. Co jest to? O życie. Ogólnie, w skrócie. Dobra. Okej. Okay. Kto mi to pisze? Halo. Tak się nie robi. A Kato Out of Hell to potem jest w porządku ze skrzydłami, no nie? Łatwiej trochę. Ale że co? Potem w gacie Out of Hell jest trochę łatwiej ze skrzydłami, no nie? Żeby nimi operować w ogóle. No, ogólnie jest łatwo. Tam masz ulepszenia w chuj w ogóle do tych skrzydeł. Okej. Okay. Dobra, i gdzie dalej? Bo no, no nie wiem. Co to był za głos? W sensie na górę tej szklarni? Co to za gra kamery w ogóle tutaj? Gra kamer? Ktoś jest na Discordzie? O, już wiem, dobra. Nie. Heh, takie proste. A ja na to nie wpadłem. I co teraz? Mogę sobie tędy przejść? Boję się skakać. Ale spróbujmy. Denerwujesz mnie, typie. Dobra, zapis. Ciekawy już procent. To w ogóle przewidujesz ten, przyszłość. Czy ja naprawdę spadnę w dziurę z drabiny? Trzeba, zapamiętaj to. I'll start the story from here next time. Do you wanna save? Yes. A tamto ty wtedy powiedziałeś, że trzeba na górę, czy kto? Nie wydaje mi się. To kto? No nie, no nie mówiłem tak. To kto tu kurde tak powiedział? Ja słyszałem. Tutaj? As we made our way through the moonlit ruins, I began to feel strangely drawn to the girl on my side. My reason told me to distrust her, though she had good cause to hate me. Yet she had proven herself a loyal companion. And I confess, I was grateful for the company of someone who, like me, was flesh and blood.
Powiedz mi ostatni raz, czy ktoś jeszcze tu jest teraz na Discordzie oprócz nas? Nie. Okej. Okay. Teraz chciałbym ci coś powiedzieć. Masz dziwny głos. No wiem. To pewnie przez to czekolada. Pewnie tak. Dobra, Rzym. Pyk. To kobieta tam przyszła? Nie. Kurde, czemu ja mam taką użycia? Ja muszę na jakieś źródełko w końcu natrafić. Ui. Co to jest? Radzi będziemy skoro. Nie. Przeczytajmy to. Minuta 37, co to jest? Aha. Skoro nie masz odpowiedzi... O, dziękuję bardzo. Czyli Nixon wciąż jest lepszy od Chroma, ponoć. Fajnie całkiem. Widać. Znowu jakieś dziwne śmiechy słyszałem. Co to ma być? A to było u mnie. Aha. Aha, czyli ktoś od ciebie powiedział, że w górę trzeba iść. No nie, bo teraz filmik włączyłem, a wtedy nie. Ja pierniczę, Adam, jak słyszę jakieś podpowiedzi od ciebie, no to daj mi je jednak słyszeć. Ale... Nie. No Adam, no normalnie ktoś chce mi pomóc, a ty uniemożliwiasz mu tę pomoc. Ale komu, jak ty nikogo nie ma? Ja słyszałem. Poza tym przed chwilą sam powiedziałeś, że faktycznie ktoś tam był u ciebie. Nie, no teraz filmik włączyłem i było go słychać. Dobra. Jak ja to mam przejść? Kurna mać. Czemu ten Prince nie może przeskoczyć po prostu na tym? No! No ale jaja. Czasami naprawdę nie wiem co zrobić. Szybciej Prince. Kuźwa, kupię szkielety. O ja pierdziele. Jak mam tu niby przeskoczyć? Przecież to nie da rady. Jakie mam tam przejść? Przycisnął się. Trzeba było poświęcić życie, żeby przejść. Okej, tam jest ten źródełko z fajnymi rzeczami. Trzeba się tam dostać. Nawet słychać dźwięki. Jak tam przejść? Tędy? Kurde. No chyba tak, ale tam też coś jest, kurde. Dobra, spróbuję tędy. Najwyżej zginę. Uuu. Dobra, dostanę się.
Kurde, nie. Wypierdzielać. Aaaa! Wait. Spokojnie. Bez nerwów. Ja się przestraszyłem, to nie nerwy. A się wystraszyła ta babka. Zapiszę sobie grę najpierw. Katar. 33% gry. Done. I'll start the story from here next time. Co ty myślisz, Adam? Fajna liczba mi się wydaje. I tak się tam nie dostanę? Dobra. Trzeba się cofnąć. Ja pierd... Czemu? Jak książę Percy, to jest jednak głupi trochę. Bo chciałem zeskoczyć na drzewko, a on zeskoczył jak chciał. Ej, nie odnowiło mi się te kropeczki. Od czasu. Trochę bez sensu. Uuu, Adam ma wirusy. Jakie wirusy? To od Steama. Od Steama takie dziwne powiadomienia? Ogólnie od Windowsa. Ten. Nie wiem, ja w życiu nie miałem antywirusa i nie miałem wirusa. No zabił mnie. No zabił. Znowu. No, wiesz, zdarza się. Ale słuchaj, no, ja nie mam w ogóle życia. Ani nie mogę go odnowić w żaden sposób. A ta gra każe mi się ten... Chodzić w takie miejsce, że ja nie wiem. No, wspina się tam. Halo, co to za głośno. To była ostatnia szansa, żeby zabić tego ptaka. Mam mikroskopię i nie mam już zdrowia i nie wiem, gdzie dalej pójść. A jak wcześniej tutaj... ten... No chyba jednak trzeba będzie spróbować, to jest jedyna droga. Jedyna. Dobrze. Teraz trzeba na tą palmę skończyć. Tak, i zjedź. Dobrze. Nie, książę, błagam. W ogóle to jest książę, to jest ciekawe bardzo. Nigdy bym nie przypuszczał. Jej, odnowiłem sobie wszystko. Dobra, teraz trzeba jakoś na tamtą palmę się przedostać. Myślę, że trzeba skoczyć, ale mogę się mylić. Fajnie, że ta gra tak trochę nam pokazuje, gdzie trzeba iść. Kurde, nie, znowu walki. Czekaj, napisz się, jak najwięcej, zanim oni przyjdą.
Dobrze, jeszcze jeden, tak. Dobra, niech już mnie zranią. Mam przy sobie źródełko. O, zablokowałem. A, czyli trzeba po prostu zablokować i od razu strzelać. Wow, spokojnie. Zaraz się wypierniczysz. Jeszcze jedno? Chyba jeszcze jedno. Ostatni ptak. Dobrze, bardzo dobrze. Ciekawe, ile można mieć maksymalnie tych śmierzonych kulek tam, co są. Oho, to było ciężkie. Kurde no. Widok z oczu. Tak mnie kusi, żeby po prostu wejść na te palmy i tam zobaczyć, czy coś na dole jest. Myślę, że będę miał jeszcze okazję. Co teraz? Otworzyło mi. Chyba i tak muszę tędy przejść, dobra? Dobrze, księże Percy. Nawet powiem ci, całkiem fajnie wymyślili. Z tym piaskiem, czasem, zmienianiem czasu i w ogóle. Koniec. Widzę, Adam, że znowu nie możesz gadać, ale przynajmniej piszesz. Za chwilę będziesz musiał robić coś takiego, że ten, że po każdym komentarzu będziesz musiał popisać parę takich spamowych wiadomości. Bo ja nie jestem w stanie zobaczyć z pewnego powodu trochę niższych wiadomości. Nie wiem czemu. Kurde, no ej. Koniec, koniec. Wracam do źródła. Znowu zdrowia. Jeszcze, jeszcze. To jest chyba aluzja do pierwszej gry z Prince of Persia, gdzie on pijąc miksturki ten dostawał zdrowie. To tutaj jest zamiast miksturek woda. Woda jest dobra, ta gra na pewno miała uczyć, żeby nie pić coli i tych innych rzeczy. Tylko zdrową wodę. Najlepiej gazowaną cisowiankę. Nie, to nie jest reklama.
Koniec? Koniec chyba. Nie, jeszcze coś jest, ale babka wyszła. Dobra, lecimy dalej. Co jest? Kurde, nie chcę za bardzo mojej babki przeszkadzać. Kurde, no, ach, 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 ach. Kurde, no, nie chciałem jej zamieniać w kamień, czy część tam. No trudno. O, safe, dobrze. Woda? Nie, mogła tylko. Tu jest woda. Ta muzyczka jest fajna bardzo. Dobra, zabierzmy więc. Dobra, ile już procent gry mamy za sobą? Zobaczmy. 33% wciąż. I'll start the story from here next time. Ciekawe, ile jeszcze wytrzymam. I'm all right. I know. Co jest? Co? Nie podoba mi się ta pułapka. A no tak, to było na wizji. Jej, podpowiedzi. Podpowiedzi przy zapisywaniu gry. Warto to robić, warto. Tak po prostu znikła. A czekaj, tam jest zejście chyba. Tak nie do końca tak miało być. Mogę się tu spuścić? Mogę. To co dalej?
Kurde, strasznie porąbane te pułapki są wszystkie. Jak mam tu niby przejść dalej? A no tak, zapomniałem o tej umiejętności. Nie! Kurde, debilu. No, C! Ale debil. Aha! Przecież nacisnąłem C. Znaczy R. Adam, pospamuj trochę, bo ja nie widzę, co ty piszesz. Ojej. Chciałem tak bardzo cofnąć, po prostu. I teraz wszystko od nowa. No bo widziałem to już. Szybko, babka, przechodź. Nie tak miały być. Czemu on się tego nie złapał, Adam? Nie no, chuj pierdolony, no. Przecież wcześniej się złapał, sam widziałeś. A teraz sam spowodował swoją śmierć. Wait, that's not right. I od nowa. Nie no, tego lewa nie będzie na YouTubie. Trochę oko ma Hendricksona. Może od razu się ustawię? Ha, i tak mnie uderzyło? No ja pierdolę! Z drugiej strony nie mogłem spać dalej, bo bym się zabił. O rany, ten Prince of Persia, tak wkurzenie naprawdę czasami. No, o ja pierniczę, dobra, jeszcze raz. Dobra. Co teraz? Czy ta babka nie miała mi przypadkiem otworzyć tego? Czy ta gra się zbugowała? Czy ta gra się zbugowała naprawdę? Nie widzę nigdzie, nie widzę opcji. Czekaj, skoczę. Niedokładnie to miałem na myśli. Cofnijmy to. Bo w sumie to chciałem tam na górę się jeszcze spróbować dostać.
Nie, to nie da rady. Ja tam na górze znowuż nic nie ma. Dobra, walić. That's not how it happened. Chyba wiem. Za szybko, po prostu. Czemu to się już zamknęło? Czemu to się już zamknęło? Książę debili, a nie Percy. Otworzyłem to przejście, no. Ajajaj, wczytywanie gry. Wczytywanie gry. No to nie da rady, no. Retry. Coś czuję, że po prostu za długo. Za długo siedzę, się bazgram z tym. Teraz na szybko. Już mało, bardzo mało, bardzo mało. To się już zamknęło? To jak ja mam tu niby przejść? Aha! Już wiem. Zabijcie mnie. Nie wiem, Adam, czemu ty nie podpowiadasz nigdy? Kiedy ja późno jestem już. Trzeba ten zmat tam postawić. Nie napisałeś o tym. Książę Percy jest uzależniony od kolumn tak trochę.
No, czemu się nie skoczył? No. Dobrze. Kurczę, jak mi zaschło w gardle. Wszędzie napisy po arabsku. Ojej, znowu jakieś zagadki. Nie podoba mi się to. Mieczyk fajny, podoba mi się to. Nie miałeś go zamieniać w kamień, miałeś go przeszyć. Nie. Nie, znowu zamieniłem go w kamień. Nawet nie mogę już zamieniać w kamień. Koniec? Czy jeszcze coś? Jeszcze coś. Może ja się napiję tej wody? Kurde. Nie podoba mi się ta sytuacja za bardzo. Chciałem go zamieniać w kamień. Ups, no właśnie. Kurde, kurde. Za mało mam życia na takie śmieszne zabawy. Koniec. Tam jest zapis na górze, okej. Dajcie mi się napić dużo. Sporo tej wody tutaj pada. Look, at the end of those...
Zapisz, co to gra. Ciekawy ilu procent. Dalej 33%. Trochę słabo. Done. I'll start the story from here next time. Szczerze, procent bardziej się liczy od tego, w jakiej lokacji przebywamy. Bo w sumie teraz przebywamy cały czas w jednej lokacji. Tylko po prostu te lokacje są trochę przez siebie podzielone. Kurde, nie chciałem zapisywać. Nie, tutaj nie. A to tam, kurde, muszę być. A to już się zamknęły. No. Wszystko wyrąbało. I co, to koniec? Hej, ile ja mam kulek? Słyszałem, Kobito. Tylko co teraz? Tam jest kamyczek. Trzeba go przesunąć gdzieś. Tylko nie wiem gdzie. Da się jakoś to otworzyć? Adam, wiesz, że mi ucięło kilka twoich ostatnich wiadomości. Co każdą wiadomość napisz jeszcze trzy takie, no cokolwiek po prostu. Czekaj, czekaj. Żeby coś trzeba było tutaj zrobić? Tak. Wow, nie wiedziałem, że on potrafi takie rzeczy robić. I co teraz niby? On tak... ten? Nie. A już wiem. Czy ja naprawdę nie trafiłem na to? Kolumna. No. Bo ja cały czas widzę, że ty napisałeś, co się napij i nic dalej nie widzę. Co jest grane? To tu się odjęcie nie pawliło. Jeszcze tutaj mam ten. Coś zrobić? Chyba tak. Tylko skąd tu zacząć? Stąd. Tu
tutaj nie ma kolumny, dobra, wiem. Chyba. To był błąd. Cofnijmy ten błąd w takim razie. Tu już trzeba na kolumnę. Wyszło, jej. To jest jakieś światełko, kurde. Korci. Nic? Try as I might, I could not break that crumbling stone wall. Perhaps a warrior with the strength of Rustam might have smashed through it, but I had not strength enough in my arm, nor in my sword. It was as if a magic charm protected it. Chyba do tego potrzebujemy w takim razie tamten miecz. Wow. Aha. Ciekawe. Stay there. Ej, ciekawe, czy też tak mogę zrobić. Chyba nie. A ja se chciałem. Gdzie mi to wyrzuciło ten kloc? No, trochę mało widzę z tego widoku. Nie. No. Adam, gdzie jest kurna ten kloc? Bo ja teraz no totalnie nie wiem, gdzie pójść. Adam, no żadnych pomysłów, naprawdę? Gdzie mógłbym pójść? Może ja muszę... Nie wiem. Kurde, Adam. Widzę tylko trójki. Powinienem tą ścianę rozwalić, ale kurde, już potworów nie ma. No trochę za późno z tymi potworami się dowiedziałem. A może też wyda się jakoś rozwalić. No przecież są z drewna. Nie da się. Człowieku, pokaż mi, gdzie mam kurna pójść. Nie. As you wish. Hmm.
Nie no, Adam, serio, żadnych pomysłów? A rany, będź ze mądrzejszego człowieka, i mimo wszystko. That's not funny. Don't do that. Ups. Ow. Sorry. Oddała mi. Adam, no pomysły chcę. Ty mi w ogóle nie pomagasz. Jeśli chcesz, żebym skończył tę grę, to musisz mi pomagać trochę. Adam, ja się nie będę powtarzał, ja nie wiem co ty piszesz, bo mi zakrywa. Ja mam po prostu okienko przesunięte w dół. Okej, dziękuję. W końcu wiesz co trzeba robić, żebym wiedział jak to przeczytać. Przesuwałem ten cały kloc. Co by ten kloc przesuwałem, żeby gdzieś się przeteleportował? Ale gdzie teraz sam powinien pójść? Tego nie mam kompletnie pojęcia. Jakbym ja był Adam na twoim miejscu, to ja bym szukał, gdzie to zrobić i jak. Nie siedziałbym na dupie i nic nie robił. Ściana mnie wkurza, jak nie wiem co. Tylko, że ja się już za nią nie dostanę, no nie ma szans. Nie ma żadnych przeciwników tutaj. Jeśli faktycznie trzeba użyć przeciwnika, żeby rozwalić tą ścianę. Ja o tym nie wiedziałem. A ta gra mnie o tym nie poinformowała wcześniej. A teraz nie mam prawa przejść tej gry chyba. Wczytam se normalnie. Normalnie se wczytam. Zapiszę i wczytam. Zobaczymy co będzie. Aha, Adam spierdzielił. Nic totalnie nie pomagając. Po prostu se poszedł. I'll start the story from here next time. Wróciłem tutaj. Czy coś może być tutaj? To mnie ciekawi. Napiję się trochę. Tak! Jest tutaj kołek, znaczy klocek. I gdzie go trzeba przepchać? Tutaj? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczmy. Chyba nie. A gdzie w takim razie? Kurde, na pewno.
pewno nie tutaj. Nie, no tutaj, tutaj. Do drabinki teraz. Nie, moment, po co mi do drabinki? Nie mogę przypadkiem ten? Nie, bo za ślisko. Okej. Kurde, za chwilę będę musiał skończyć chyba live'a, skoro jedyna osoba, która go chciała sobie poszła. Gdzie teraz tędy? Nie. Dobra, dobra. To jest proste, to jest proste. Czyżby tam? Kurde, nie wiem. Nie, chyba trzeba w ścianie. Ooooo! Jeszcze raz. Kocham to bieganie po ścianie. Prince of Persia jest kosacki. Nie mogę wyciągnąć tych beczek? Nie chciałem jego! No halo! Ja chcę zbierać te fanty do mojego mieczyka. Dobrze, Prince of Persia. Kolejny zapis. No, nie ma jeszcze 11 wieczór. Gramy dalej. Dalej 33% gry. Done.
out the story from here next time. Ciekawe, ile będę miał potem do wysyłania na YouTube. No dobrze. Ora, ty gdzie teraz niby? Nie, no gdzieś tutaj. Tylko gdzie? Przydałoby się, jakbym jakoś na ten kołek się dostał, ale nie wiem kompletnie jak. Czy ta szafka jakoś pomoże? Co się stało? O, mogę jednak ją przesunąć. Dobrze. Dobrze, i kolejne coś. Do odnowienia wszystkiego. I udało się. Mamy to. Mamy miecz. Trzeba zwrócić jakoś. Mogę teraz odwalać to? Mogę! Dobry miecz. Kurde. To też mogę. Tak, to jest to miejsce, gdzie zwiększamy życie. Jak dobrze. One nawet nie są aż tak ukryte, wystarczy po prostu się trochę bardziej rozglądać. Tak, zwiększyło się, tym razem patrzyłem uważnie. No ładnie, już ponad połowę ekranu zajmuje pasek zdrowia. Fajnie. Teraz jesteśmy w stanie się dostać za tą ścianę. Uuu, tajemniczo. Hej, więcej skakania. Czy on się nie miał złapać przypadkiem tej rurki? Chyba nie. Kurde, nie. Super zabawa po prostu.
muszę tam się jakoś dostać. Tylko nie wiem jak. Chyba na tą półkę skalną trzeba najpierw. Tak mi się wydaje. Jaką półkę skalną? Tu nic nie ma. Orty! Aha, wspina się nawet po pochodni. O, tu coś mamy, to się przyda. Nawet kosztem przesuwania tej pani. Kurno, głupia babka. No. Tutaj? Czy bardziej tam? Chyba tu bardziej. Dobra. Pyk, pyk. To wciąż był zły pomysł. Chyba jednak trzeba w to miejsce. Dobrze. W dół? Ale to moja ulubiona część gry. Hops, hops, hops. Ledwo. Co teraz? Czyżby tam na dół trzeba było? Tutaj chyba. Tak, 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 tak. A ta już na nas czekała w jakiś sposób. Jadonita. Ona się chyba znowu przycisnęła przez jakieś szczeliny czy inne. No. O, kacanka była, ją pominąłem. Ups. Tak mi się wydaje. Cóż, to nieistotne. Dobra, nie kręć już, nie trzeba. Chyba jednak trzeba. Daj mi przejść. Hej, babka. No fajnie. Zrobione. Też widzę coś do przesuwania. Jak ja mam tu niby przejść? To na górze nic nie ma. Chyba trzeba przez... O, no ta dziura. I co ta kobieta teraz nam zrobi? To jest ciekawe.
Most wybuduje, czy co? Nie. Aha, dziękuję. O kurde. To będzie trochę trudne. Ładnie. W jedną osobę by się nie dało tego zrobić. O! Walka! A tak, to są ci, co nie można na nich skakać, kurno. Dajcie żyć, dajcie! O, ja pierniczę. Oni są najtrudniejszymi przeciwnikami chyba. Pomogłem. Co za to dostanę? Jeszcze więcej przeciwników. Marzyłem o tym. No ale nie okrążajcie mnie. Nie, nie chciałem na niego skakać. Hej, gro! No! Nie chciałem na niego skakać! Ajajaj, trochę lipa. Aha, fajnie, fajnie, fajnie. Tylko i tak mnie zabił. O kurno. Nie mogłem tego zablokować. Przedostatni cofnięcie czasu. Okej, dobra. Proszę, żeby to był ostatni, błagam. Ostatni. Kurde, to nie jest ostatni. Przecież ja uzdrowia nie mam. No właśnie o tym mówię. No skakuj, skakuj, skakuj. Nie chciałem na niego skoczyć. Umówmy się. Dobrze, cofnięcie czasu. Zawsze na propsie. Dobrze, kolejne cofnięcie czasu. Dobrze, kolejne. Kolejne. Musiało się tak skończyć, niestety.
O, ja pierniczę. Kurde, to mi zaraz zdechnie. Trzech takich? To się skończy bardzo źle. Proszę, żeby to był ostatni, proszę. Tak, to jest koniec już. Uch, kurde, najtrudniejsza walka chyba od czasów bossa. Co za ulga, że już skończona. I zapis gry kolejny. O kurna, czyżby kolejny boss? Coś tak wygląda. Done. I'll start the story from here next time. Tylko strasznie mnie niepokoi, że naprawdę nie ma zdrowia już. Okej, jest to źródełko. No jeszcze. Czas na walkę, kurde. We'll need to open this door. Look for a switch. The door's open. I'm going in. Don't! Wait for me! Hurry! A soldier's mess hall. Smell of food still wafted from the kitchen. Scant hours ago. A nie, nie ma ustawstwa, tylko że ci przeciwnicy tak nie są over their evening meal. Just as my father's men do. A jednak jest boss, kurno. Ajajajajaj. Nauczone doświadczenie na początek spróbuję się pozbyć. Pachołków. Nie chciałem na nich uskaczać! Kurna, nie, no marnuje zdrowie, no marnuje zdrowie. No. No ten typ mnie zabił cały czas. Dobra, cofnę po prostu bardzo. Ale na niego nie chciałem skakać, no. Obudź się, Pierce, no. Tak, dobra. Dobrze, kolejne. Dobra, nie chcę stracić tego zdrowia tak bez sensu. Nie chcę, rozumiecie? Nie chcę. Jest jeszcze cięższy od poprzedniego. Przecież nacisnąłem ten przycisk. O ja pierdzielę. Ja pierniczę, jak ja nienawidzę tej gry po prostu. No weź wypierdalaj, kurwa macie, ja pierdolę. Czasami to naprawdę już chcę zacząć od początku tą walkę, od samego początku. Nie da się tutaj na ścianę skoczyć.
proszę, proszę. Dobrze. Nie mogę ci pomagać, kurna mać. Blokuj, 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 blokuj. Wypierdalaj, 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 wypierdalaj. Wypierdalaj, wypierdalaj, no. Nie, no tego nie będzie na YouTube. Ej, kurwa, zabił mnie. Śmieć. Czemu nie zbukowałem, kurwa? Ahaha, pierdolę. No przerwał mi normalnie ruch mój. Czy naprawdę pojawił się drugi taki dryblas? Ja pierniczę. Ale ja się zablokowałem przecież. Ja pierniczę, ta gra jest naprawdę trudna, jak nie ma się zdrowia w ogóle. Okej. Uch, mimo tego, że to byli normalni przeciwnicy, to jednak uważam, że to był w jakiś sposób boss. I to jeszcze nie koniec. Kurna, ja nie wiem, no ja nie wiem. Czy ta gra jest naprawdę porąbana, że każą mi jakieś dziwne rzeczy robić? Oni są na mnie sfrustrowani wszyscy. Oczywiście musiał być czwarty. Czy w ogóle jest możliwa sytuacja wyjścia? O ja pierdziele. Przerwaj mi cutscenkę, no i chuj. To gówno zrobił już, no nie, za dużo przeciwników. Za dużo przeciwników, kurna mać. I od nowa to pierdolone gówno. Jak ja mam to wygrać, skoro... Dobra. No... Proszę cię, pozwólcie mi to zrobić, po prostu, kurna, po prostu. Kiedy próbuję zrobić cutscenkę, oni tak po prostu przeszkadzają. Dobra, mogę cofnąć, bo mam maksa. No.
Dobra, cofnę to. Nie no, nie, trzeba to całkiem cofnąć. Całkiem. Sensu wszystko kompletnie. Nie pozwól. O ja pierdolę. No. Help me. Ja pierdolę. Wow, pokonałem tego dużego. Okej, okay. Cofanie czasu na maksa. Mam pomysł. Niech ona się na razie z niej pierniczy, a ja spróbuję tu znaleźć coś do zdrowia. Jest. Niech ona się z tym pierniczy, jak najdłużej tylko może. Pij to, masz czas. Masz czas, dużo czasu, pij. Dobrze. No i z takim stanem zdrowia to ja mogę iść dalej. Może ja zniszczę te wszystkie te stołki, bo one naprawdę przeszkadzają. Może nie? Cóż, tu nie ma sytuacji bez wyjścia, bo wszyscy mają tak jakby przypisane sobie ciosy. Czas na cios, czas na blok. To wszystko jest tak ze sobą zsynchronizowane. No, że można się cały czas bronić. No nie ma sytuacji po prostu bez wyjścia. Po prostu ta gra jest naprawdę trudna. Blok? Dobrze. Jeszcze co? O. Ha, jeszcze mogę. Przecież ten. Zamieniać ich w kamień cały czas. Znaczy, no nie cały czas, ale kiedy mogę. No dobra, niech sobie ona znowu się z nim pierniczy. Nie wiem, ile jeszcze będę musiał się pierniczyć z nimi, dlatego woda. Pij szybciej, bo ona ma mało zdrowia już. Proszę cię, książę Persji. Zachowujesz się jak dzieciak. Może to być już koniec? Tak, to jest już koniec, dobrze. Kurde. Trochę... To było naprawdę trudne. Naprawdę bardzo. Nie wiem, czy chcę mi się grać dalej. O, przed nami, no, kolejny segment tak naprawdę rozgrywki po bossach.
Nie, niby fajnie się gra, ale jednak trzeba już go naprawdę kończyć. No cóż. Dzięki wszystkim, że oglądaliście do końca, jeśli oglądaliście. Oczywiście bardzo przepraszam za wszelkie bluzgi, jakie się pojawiły. Niestety przy tej grze nie wiem czemu mi tak odwala. Nawet przez super midłowie mi tak nie odwalało, nie wiem, naprawdę. Oczywiście dziękujemy Adamowi, że przynajmniej do połowy streama dotrwał, bo nie wydaje mi się, żeby dalej go było widać albo słychać. No i cóż. Trzymajcie się i na razie.